Serdecznie witam pana Jacka Płytkowskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na pewno panie są bardzo ciekawe, co było na spotkaniu z mężczyznami. Ale mogę powiedzieć, że raczej nie powinno zaszkodzić, tak? Że powinno się panią... O, zobaczymy. Zaczyna się. Powinno się... Zobaczycie, o. Przyszli u nas kontrola brać. No, to już dobry. To już dobry motyw. Kochani, mamy troszeczkę powiedzieć o szczęściu w małżeństwie i rodzinie. Zacznijmy od szczęścia w ogóle, bo świat nam potwornie miesza w głowach, wmawiając fałszywe źródła szczęścia. Jak sobie coś kupisz, będziesz szczęśliwy, jak tam, nie wiem, budujesz dom, będziesz szczęśliwy, jak znajdziesz nową żonę, będziesz szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? I generalnie świat zmierza w tą stronę, że mówi, im zdobędziesz więcej przyjemności, tym będziesz bardziej szczęśliwy. To jest fałszywa droga, łatwo do pokazania, że jest to fałszywe, dlatego że przyjemności rozgrywają się w ciele i podlegają pewnym prawom. Jeśli będziemy dostarczać sobie tych samych bodźców, to na mocy prawa znużenia, psychiczne prawo znużenia, te bodźce będą powodowały coraz słabszą reakcję. Czyli każda przyjemność z natury rzeczy się przejada. Powtarzana przyjemność robi się teraz mniej przyjemna. Czyli mówienie ludziom, że jak się nazbierają mnóstwo przyjemności, to będą szczęśliwi, oczywiście jest kłamstwem, którego niestety współczesny człowiek, nawet z najwyższym kształceniem, nie umie zdemaskować, dlatego że nie ma elementarnej wiedzy o człowieku. Zobaczcie, w szkołach się uczymy różnych bzdur, przepraszam, jestem nauczycielem, wiem co mówię, a nie uczymy rozumienia człowieka, nie uczymy komunikacji międzyludzkiej, nie uczymy rzeczy przydatnych, a w szczególności takich, które mogłyby obronić człowieka przed manipulacją. Dlaczego? Dla mnie jest to jasne. Mamy być konsumentami łatwo podatnymi na manipulacje. Tak więc szczęścia nie da się zdobyć w wymiarze ciała, może tylko przyjemność, a przyjemności będą coraz mniej przyjemne i coraz nudniejsze. Możemy się tylko przejeść. Przyjemność przeżywa się w wyższych rejestrach, szczęście w wyższych rejestrach. Jeszcze w wymiarze psychicznym można przeżyć coś więcej niż przyjemność, to jest radość. Siedzimy w gronie przyjaciół, zajadamy smaczne ciasteczka, jest nam przyjemnie z powodu smacznych ciasteczek, ale treścią spotkania nie są ciasteczka, czasem tak niestety bywa, tylko rozmowa, spotkanie z drugim człowiekiem. Przeżywamy coś większego niż przyjemność, coś wyższej kategorii. Dzięki temu, że spotkaliśmy młodego człowieka, z którym możemy wymienić myśli, możemy się czegoś dowiedzieć. Nie tak, że jak wymieniłem z nim pogląd, to miałem w głowie pustkę, tak? No coraz częściej takie rozmowy się toczą. Natomiast prawdziwe szczęście musi zachodzić o wymiar duchowy. Dopiero tam można go szukać. Czyli trzeba odszukać prawdziwe źródła szczęścia. Najprościej mówiąc, szczęśliwy będzie człowiek wtedy, kiedy będzie sobą. Już to sobą teraz trzeba znowu definiować dzisiaj, bo świat nam znowu nabałaganił. Odkryje, kim jest, nie wygeneruje, nie stworzy siebie. Gdzie świat nam mówi, że możemy się stworzyć. Możemy sobie stworzyć płeć na przykład. Co prawda urodziłem się jako facet, ale mogę tam poobcinać, podorabiać, naładować hormonami i będę kobietą. Możemy konia pomalować w paski, będzie zebrą. Ale w środku, ten mężczyzna w środku, w każdej komórce ciała, i tego nikt nie jest w stanie zmienić, ma zapisane chromosomami X, Y, że jest facetem. Jeśli chcesz być szczęśliwy, to masz odkryć, kim jesteś, odkryć swoje powołanie i je zrealizować. A nie stworzyć siebie na nowo, w zależności od jakiegoś kaprysu. A teraz w październiku chyba w Belgii. Taki dramat się rozegrał, że jakaś kobieta uznała, że jako kobieta ona się męczy, ona chce być mężczyzną, no to ją tam przerobili zewnętrznie na faceta, stwierdziła, że wygląda okropnie, poprosiła o eutanazję i zamordowano ją. Sukces współczesnego świata. Może sobie wybrać, co chce. To jest prawdziwa historia sprzed kilku miesięcy. A to jest na pewno nie jedyna, bo to się przecież toczy, tak? Tak więc mamy odkryć. I teraz piękniejsza część tej sali ma odkryć, że jest kobietą. A brzydsza, że jest facetem. I może być szczęśliwy tylko jako kobieta i tylko jako facet. Jako kobieta, czyli jako matka. Każda kobieta ma być matką, nie każda może rodzić dzieci.
Ale każda, jeżeli ma być nieźle, musi matkować w ten czy inny sposób. Czasem powtarzam dziewczynom, niektóre się oburzają, niektóre nie chcą tego słuchać, zatykając za uszy. Nie będziesz szczęśliwa, jak zrobisz oszaniającą karierę bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. No to sprzeczne z swoją naturą. Mamy szukać powołań zgodnych z naturą, prawda? I oczywiście można matkować jako siostra zakonna, można matkować jako, nie wiem, nauczycielka, przedszkolanka, pielęgniarka, lekarka, misjonarka. Można. Mamy w Poznaniu 102-letnią panią Wandę Błońską, nazwaną Matką Trendowatych. Przecudowna kobieta, która wokół siebie ma taką aureolę uśmiechu. Każdy, kto z nią się spotyka, się śmieje, raduje. Ona jest cała płomienna, radosna. Całe życie spędziła wśród najbiedniejszych, biednych, wykluczonych ze społeczeństwa Trendowatych w Ugandzie. Na żadną zapłatę ludzką nie mogła liczyć. Żyła wśród najuboższych, z nimi razem. Jest spełnioną kobietą. Mało która tak matkowała. Z czego wynikała wielkość matki Teresy z Kalkuty? Z matkowania. Nie ze wzrostu, bo miała tam 40 coś, tak? Z tego, że jak matkowała się, to Ojciec Święty, tak po ludzku, jak Jan Paweł II o nim myślę, też z ojcowania. Nawet ludzi zupełnie innych religii był uznawany dzięki swojemu ojcowaniu. Ja tak rozumiem kapłaństwo. Kapłanem zostaje ktoś, kto chce, chciałby być ojcem w rodzinie, ale chce, oddaje to w ofierze, bo chce jeszcze bardziej ojcować. Jeżeli by poszedł do kapłaństwa dlatego, że nie cierpi pachorów i bab, no to byłby marny kapłan. Chociaż nie mówmy, że byłby marny to start do kapłaństwa, tak? Bo formacja, bo łaska, bo może wszystko z człowiekiem zrobić, jeszcze może kiedyś się odnaleźć jako wspaniały kapłan, ale na tym etapie to jest nędza. Kobieta nie lubi facetów, pójdzie do zakonu i się spełni, tak? No nie. Nie lubi dzieci, pójdzie do zakonu. Nie. Więc mamy się odnaleźć jako kobieta, mężczyzna. Ale dalej, mamy się odnaleźć jako człowiek, czyli w tym trójwymiarze cielesno-psychiczno-duchowym. I mamy być sobą. Jeszcze raz wracam do tego motywu. Sobą, czyli tym, do czego zostałem ja osobiście. Ja jako człowiek stworzony, ja jako mężczyzna stworzony, ja osobiście, jako jednostka, do czegoś przeznaczony, mam to odkryć. Nie wygenerować. I decyzja o tym, czy będę szczęśliwy, nie, przede wszystkim zapada w wierności. Jeżeli wiernie wypełnię do końca powołanie, to będę szczęśliwy. Jeżeli będę osiągnął niesamowite wyniki, jakieś cudowne, spektakularne akcje będę robił, a potem się sprzeniewierzę powołaniu, to w zasadzie sam to wszystko przekreślam, odkopuję i niweczę to, co zrobiłem. Więc nawet czasem taka tępa wierność, taka wierność ze łzami w oczach, zaciśniętymi zębami, jest wielkim sukcesem. Czasem nawet wierność po odejściu współmałżonków. Jest cała wspólnota sychar ludzi, którzy tak żyją. Tak? Pozostają wiernymi, tak jak ślubowali. Pozostają wiernymi. Oczywiście nikogo nie chcę osądzać, nikogo nie chcę tam w oczy głęboko patrzeć i tak dalej, natomiast pokazuje pewne perspektywy. Człowiek, który nie wchodzi na ścieżkę odkrytego przez siebie powołania, nie wypełnia go, nie może być szczęśliwy. Dlaczego ktoś ośmiela się tak mówić? No bo obiektywnie wiadomo. Jeżeli na przykład ptaszek siedzi w klatce, choćby klateczka była ze złota, choćby się w tej klatce urodził i innego życia nie znał, choćby nasionka były importowane, obiektywnie rzecz biorąc, ten ptaszek jest nieszczęśliwy. My o tym wiemy z zewnątrz. Bo ptaszek nie jest stworzony do siedzenia w klatce. Koniec. I tak samo może być z człowiekiem. Bardzo wielu ludzi myśli, że są bardzo szczęśliwi. Łajdaczą się na najróżniejsze, nowoczesne sposoby. I żyją totalnie bez miłości. I myślą, że są szczęśliwi. Oby zdążyli się nawrócić przed śmiercią, bo w przeciwnym razie dopiero po śmierci się zdziwią, ale z tego co wiemy, jest wtedy za późno na ratowanie swojej skóry, jeżeli to skórą można nazwać, tak? Swojej wieczności. To bycie sobą, człowiekiem, oczywiście osobną kobietą, osobną mężczyzną, matką, ojcem, o tym mówił Jan Paweł II przez lata od wyboru, od początku pontyfikatu na wszystkich środowych audiencjach. Zebrano to w tomie, mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Tłuk nam do głów, że jesteśmy inni, stworzeni do innych rzeczy, mamy być inni, mamy się tą innością cieszyć. My klaskaliśmy, nic nie rozumieliśmy z tego. Ale pójdźmy kawałek dalej. Każdy człowiek w każdym powołaniu ma takie dwa wymiary swojego szczęścia. Jeden jest osobisty, każdego z osobna to dotyczy, a drugi jest wspólnotowy. Relacyjny. Pierwszy to jest własna, osobista wolność. My mamy zmierzać do
mądrzy by powiedzieć, do integracji. Rodzimy się zdezintegrowani, rozwiki wewnętrznie, a mamy się poskładać, zintegrować. Dzieje się to na drodze osobistego trudu dla wierzących. Możemy wykorzystać łaskę i wtedy to skutki są znacznie szybsze i piękniejsze. I to poskładanie się jest źródłem podstawowego szczęścia. Jest tylko jeden warunek. Musimy mieć dobrą hierarchię wartości. Bo tragedią jest człowieka, który poskładał się wobec fałszywej teorii, wokół fałszywej wizji, według fałszywej hierarchii wartości. Na przykład mordowania niewiernych. I doskonale wolny naraża własne życie, żeby mordować niewiernych. Tak? Biedny, oszukany człowiek, bo mu fałszywą wizję ktoś podłożył. On się zintegrował wokół fałszywej wizji. Takich fanatyków różnych jest sporo w świecie, którzy osiągają wolność, nawet narażają życie. Tragedią ich jest to, że mają fałszywą hierarchię wartości. My mamy ten absolutny luksus, że nasza hierarchia wartości jest ogłoszona przez tego, który nas stworzył, objawiona. Nie musimy szukać. Mamy przykazanie miłości Boga i bliźniego, jak komuś brakuje, no to może chce doczytać wersję rozszerzoną. Trzy pierwsze punkty dotyczą relacji z producentem człowieka, tak? Następne siedem dotyczy relacji międzyludzkich. Wszystko się zgadza, nie ma żadnej tam fałszywki, jest to na pewno wszystko w porządku. Nie musimy rozumieć. Czci ojca swego i matkę swoją, czci. Nie naśladuj, nie pochwalaj, nie pozwalaj ingerować w nieuprawniony sposób swoje małżeństwo, ale czci, choćby rozum postradali. Bo to jest w twojej naturze. Jeżeli tego nie będziesz robił, sam siebie zniszczysz. Jeżeli napisano nie cudzołóż, to nie cudzołóż, to nie skropka. Nie kombinuj jak koń pod górę, że w naszym wypadku ble, ble, ble. Nie. Nie cudzołóż. Często spotykam się z narzeczonymi, którzy niestety coraz częściej mieszkają razem przed ślubem i mówię im otwartym tekstem. Nie są mądrzejsi od Pana Boga? I jeżeli, mówię do ludzi wierzących, chodzą do Kościoła katolickiego, tak? Jeżeli dotychczas to dołożyliście, to spróbujcie od dzisiaj do ślubu powrócić do czystości. Dziewica się nie odzyska do czystości, tak? Ogromny sens. Ludzie przychodzili po latach dziękować za taki pomysł, bo nie mają tego pomysłu. Jeżeli oni już zaczęli, to już nic się nie stanie. To jest zupełnie inne wejście w małżeństwo, pary. Która nawet mieszkała ze sobą, współżyła. Potem się gdzieś pozbierała, zmieniła wersję, żyli w czystości. Weszli w małżeństwo, jest zupełnie inne małżeństwo. Ja czasem pokazuję, no wychodzą z jednego łóżka rano, tu ptają szybciutko do spowiedzi, żeby zdążyć. Potem biała suknia welon, coś to znaczyło w naszej kulturze, już nikt nie pamięta. I wieczorem wracają do tego samego łóżka. Po drodze było sakramentalne małżeństwo zawarte. No, nie chcę nikomu dokuczać, nie chcę nikomu się wyśmiać, ale no gdzieś trzeba się nad tym zastanawiać. Jeżeli ktoś kupi pomysł, nawet po latach mieszkania wspólnego, nawet miesiąc do ślubu, powrócą do czystości, oni zupełnie inni wchodzą w małżeństwo. Na pewno nie jest to już wtedy kipiną z Pana Boga. Zresztą mamy przykłady niesamowite, pewnie trudne dla każdego z nas, że najwięksi grzesznicy stawali się wielkimi świętymi, prawda? Ja marzę o tym, żeby moje córki były święte, ale wolałbym, żeby nie przeszły drogi jednej z największych świętej Magdaleny, tak? Która diabno grzesznicy stała się pierwszą niewiastą, którą się Chrystus to zmartwychwstaniem, który się ukazał, prawda? No ale jakieś tam wyroki, jakieś tam drogi są. A więc pierwszy wymiar to jest wolność wobec pierwotnej tej prawdziwej hierarchii wartości, czyli powiedzmy sobie przykazań nauki Kościoła, która przecież tłumaczy naukę Bożą, tylko to robi Kościół tak naprawdę. I jeżeli osiągniemy pełną wolność, wybieramy dobro, odrzucamy zło, wolność wewnętrzną, bez względu na pobudzenia ciała, bez względu na pokusy z zewnątrz, bez względu na finanse, bez względu na strach, nawet z pistoletem przyłożonym do głowy, człowiek wybierający tą swoją hierarchię wartości, opowiadający się za nią, jest człowiekiem, któremu nikt szczęścia nie odbierze. Mogą go zabić, ale nikt mu nie odbierze szczęścia, wewnętrznego szczęścia z własnej wolności. W tym kontekście najdrobniejszy nauk, przepraszam, ale nawet głupie palenie, odbiera człowiekowi kawałek szczęścia, bo nie jest w pełni wolny. Każdy nauk odbiera człowiekowi kawałek wolności. I warto do końca życia, nawet na starość, nawet na parę miesięcy życia wygrać w tą swoją wolność doprowadzić do wyższego stanu. Pierwsze źródło, wolność. Ta wolność jest potrzebna do drugiego źródła szczęścia, a drugie źródło szczęścia są relacje. Szczytem relacji jest miłość. Jesteśmy stworzeni do miłości. Święty Paweł powie to dosadnie. Choćbym mówił językami świata, choćbym, nie wiadomo co, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. Lubię w tym miejscu skończyć. Dzisiaj pół świata żyje jak cymbały.
Jeszcze zadowoleni z siebie, jak się urządzili. Wszystkimi pomiatają, wszystkich sobie podporządkowali, wszystkich wykiwali. Są najbardziej cwani. Biedni ludzie. Biedni ludzie. I teraz drogi miłości są różne. Rodzaje miłości są różne. Powołania do miłości są różne. Pozwólcie, bo o to zostałem poproszony, że będę mówił o powołaniu do miłości małżeńskiej. To nie jest jedyna, jest to najpowszechniejsza, to nie jest jedyna droga miłości dająca pełnię szczęścia. Miłość małżeńska układa pewną hierarchię miłości międzyludzkiej, zaraz sobie o tym powiemy. Ale jest jeszcze jedna miłość, która jest kodowana w serce człowieka i tęsknota do relacji ze Stwórcą. Przecież wszyscy to wiemy, że we wszystkich zakątkach świata, wysepka na Pacyfiku, wzdychają do istoty wyższej. Burz nad Amazonką wzdychają do istoty wyższej. Za kręgiem polarnym wzdychają do istoty wyższej. Umówili się SMS-ami, mailami się skrzyknęli, że będą teraz wzdychać do istoty wyższej, jakkolwiek ją nazwą, do jakiegoś Boga. Czy ktoś poda logiczniejsze wytłumaczenie tego fenomenu nad to, że po prostu Stwórca wpisał w serce człowieka tęsknotę do relacji z Nim. Ja nie widzę lepszego wytłumaczenia. A jeżeli to wpisał, to chcąc być sobą, musisz zmierzać do budowy relacji ze Stwórcą. Nie masz innego wyjścia. Chcąc być w pełni sobą, czyli w pełni szczęśliwym. Nie ma innej szansy na pełni szczęścia. Czy ja powiedziałem, że to człowiek niewierzący nie może być szczęśliwy? Niestety tak. Mówię niestety, bo mówię to ze smutkiem, bez żadnej wyższości nad ludźmi niewierzącymi. Przeciwnie. Mi dano za darmo, ja wyrosłem w rodzinie wierzących. Ja mówię tylko modlić za tych, którzy są niewierzący, żeby się ponawracali, żeby też odnaleźli drogę do pełni szczęścia. Bo oni są w jakimś sensie ograniczeni, nie wiedzą o tym. Nie z własnej winy często. Przecież nikt z nas nie ma zasługi w tym, w jakiej rodzinie się urodził, tak? Co mu w dzieciństwie wpojono. Koleje życia też bywają różne. Natomiast ja wiem, ponad wszelką wątpliwość, że jest to droga, że bez tego elementu, bez próby budowy relacji z Twórcą, ta budowa relacji ze Twórcą jest dosyć specyficzna. Bo tak, cokolwiek ja zrobię, ja mogę ogłosić, że Boga nie ma. Ja mogę nawet w to uwierzyć, że Go nie ma. Ja mogę Go obrażać, mogę bluźnić, On mnie i tak będzie kochał. Czyli taka niesamowita relacja miłości, w której tylko ode mnie zależy, jak daleko ją rozwinę. Bo On mnie kocha w sposób doskonały zawsze i będzie kochał, cokolwiek zrobię. Więc w jednej strony łatwa, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że trudna. Bo gdyby każdego z nas uczciwego spytano, czy jest człowiekiem wierzącym, na pewno jestem praktykujący. No na pewno, no. Chodzę do kościoła, modlę się dość gorliwie. Czy jestem wierzący? Nie wiem, może jakbym był wierzący, to bym tak góry przenosił z miejsca w miejsce. Powiedziałbym tej morwie, iść do wody by poszła, prawda, pieszo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że dzieją się takie cuda dzisiaj. Jest pewnie paru ludzi wierzących na świecie, tak? I to jest dla nas zadanie. Nie da się powiedzieć, od dzisiaj będę bardziej wierzący. Nie. Natomiast można sobie narzucić czyny, które prawdopodobnie przybliżą mnie do większej wierzącości, tak? Ja nie mogę sobie narzucić, że ja będę się unosił w powietrzu na modlitwie. Będę kontemplował, medytował, nie wiadomo co. Ale mogę sobie powiedzieć tak, Panie Boże, w piątek przychodzę koło kościoła, idąc do pracy, będę wchodził na 15 minut i klękał przed Tobą na Najświętszym Sakramencie. 15 minut jest dla Ciebie. Oczywiście będę się nudził przed Najświętszym Sakramentem, będę myślał, że samochód nie umyty, a coś może trzeba wymienić, będę robił wszystko. Panie Boże, masz 15 minut. Nie umiem go zagospodarować, masz. Decyzję podjąć. Czyn, 15 minut, w piątek idę. I teraz jestem pewien, że ten czyn przemieni człowieka. Tylko my mówimy tak, jak będę miał taką tęsknotę, to będę chodził przed Najświętszy Sakrament. No bzdura, nie zrodzi się tęsknota, jeżeli tego nie robię. Więc jeśli sobie narzucę czyn, to w jakimś czasie spojrzę na zegarek, ojej, 40 minut, muszę pędzić. A kiedyś musiałem się zmusić, żeby 5 minut wytrzymać. Jeżeli podejmiemy decyzję, tak, chcę coś zrobić na swojej drodze do relacji z Bogiem, to po prostu dorzucę sobie jakąś praktykę religijną. Czy warto? Może zrelacjonuje wyniki badań. Pani Mercedes Filiz ze Stanów Zjednoczonych. Obszerne badania, wiarygodne. W grupie badanej 50% rozwodów. Wśród małżeństw zawartych w kościele, 30, w jakimkolwiek kościele, tam kościołów jest dużo, tam każda sekta się rejestruje jako kościół, ma ulgi podatkowe, więc robią to.
łatwo się zarejestrować. Zawarte w kościele 30% rozwodów. Chodzące, praktykujące, to było na poziomie naszej to niedzielnej mszy świętej, w tej grupie 2% rozwodów. Jeszcze krok dalej, chodzące co niedzielę do kościoła i codziennie wspólnie się modlące. 0,07% rozwodu. Można podjąć decyzję, wchodzę do grupy 2%. Można podjąć decyzję, wchodzę do grupy 0,07%. Nie spotkałem małżeństwa, które się codziennie wspólnie modliło i by doszło do sytuacji rozwodowej. Ja nie mówię, że masz od dzisiaj zacząć wierzyć lepiej. Ja mówię, praktykuj, bo to jest zasięgu naszej możliwości. A resztę dokonać samą wiarę jest łaską. Więc jeżeli my ze swojej strony damy ten czas Panu Bogu, to prawdopodobnie coś tam stanie się w drugą stronę. Jestem o to dość spokojny. Choć nie staje się tak w sposób męski wyrachowany. 18 razy pójdę, to wtedy za 19 razem spłynie na mnie łaska. No nie, no to jakoś tam się dokonuje, tak? Płynnie, czasem nie zauważymy tego, jak się przemieniamy. Zresztą to moje twierdzenie, od dawna to powtarzam, że nie spotkałem pary, która by codziennie się modliła i by doszli do rozwodu. Ostatnio pół roku temu, w czerwcu zeszłego roku, mężczyzna przychodzi, muszę Panu powiedzieć, że jestem pierwszym przypadkiem w Pana karierze. Modliliśmy się z żoną. Jesteśmy po rozwodzie. Żona odeszła, w styczniu był rozwód, teraz jest czerwiec. Ja jeszcze walczę, żona ma nowego mężczyznę. Odeszła. Modliliśmy się razem, przy nas codziennie się modliliśmy. Kiedy się przestaliście modlić? A skąd Pan wie? No wiem, półtora roku wcześniej. Wystarczyło. Przestali się modlić, bo przykazania zaczęły przeszkadzać. No i dalej to już leci samo. Jeżeli się pazurami trzymamy przykazań, nawet jak upadamy, ale wracamy, zaczynamy od nowa, to nie nastąpi to tąpnięcie, bo mamy to obiecane. Przecież każdy z nas zna przypowieść o domu na skalę, tak? Uderzą wichry, uderzą na łąc. To nie jest, że nie uderzą, uderzą. Ale dom się odstoi, bo na skalę jest zbudowany. A w innym miejscu mamy jawnym tekstem napisane: skałą jest Chrystus. No co jeszcze więcej trzeba mówić? I to nie jest. To jest. Do Panu właśnie w tej chwili mówię. To jest kwestia decyzji. Gdybym tak oszukał troszkę i spytał, czy jesteś w stanie w tym zdziczałym świecie, gdzie co chwilę się małżeństwa rozpadają. Czy jesteś w stanie zaryzykować godzinę w tygodniu na to, żebyście weszli do grupy 2% rozwodów? Myślę, że każdy z zdroworozsądkowym powiedział, oczywiście, że tak. Jeżeli jest taki sposób, to tak. Ale jak mówię to, idźcie co niedzielę do kościoła, no nie, chwileczkę. Jakbym kazali kamienie upać w kamieniołomy, to by upał, tak? Dlaczego? Bo nie wierzymy, że to działa. A statystyki to w różnych badaniach pokazują jednoznacznie. Im bardziej się przytulimy do zasad, które głosi Kościół, a wyznaczył Chrystus, tym nasze małżeństwa są bezpieczniejsze. No dobra, ale zejdźmy na poziom już taki bardzo praktyczno-małżeński. Czyli ta relacja z Bogiem, jeżeli małżeństwie Bóg będzie na pierwszym miejscu, jest takie powiedzenie, to wszystko będzie na swoim miejscu. Żadna żona nie traci na tym, że dla jej męża ważniejszy jest Chrystus niż ona. Dlatego, że Chrystus zabezpiecza dobro żony. Wszystkie przykazania chronią żonę. Żadnemu mężowi nic nie ubywa, że żona dla żony ważniejszy jest Chrystus niż mąż. Bo tylko może na tym zyskać. No? My tym nie bardzo to chcemy rozumieć. Ale wejdźmy na ten wymiar relacji miłości międzyludzkich. Jeżeli wchodzimy w małżeństwo, właściwie teraz zaczynamy temat taki ściśle małżeński, jeżeli wchodzimy w małżeństwo, to my w tym momencie decydujemy, może ustalmy, doprecyzujmy. Jeżeli wchodzimy w małżeństwo, oboje zakładając, że wchodzimy w małżeństwo do końca życia. Nawet niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Czy to jest dojrzała decyzja poważnych ludzi, wchodzimy w małżeństwo do końca życia. To my w tym momencie zdecydowaliśmy, że do końca naszego życia ta relacja tego męża z tą żoną będzie najważniejsza w budowie szczęścia. Można być drugi, trzeci, piąty związek, ale nie pozbędę się gardła. Tego już w pełni szczęścia nie osiągnę. Ktoś powiedział, że druga żona ma wszystkie wady pierwsze i dodatkowo jeszcze swoje. Pewnie w tym jest jakaś prawda. Dlaczego ludzie tak łatwo szukają nowych związków? Bo w filmach się pokazuje, że ta druga jest taka fajna, że zdrada jest taka super, że zdrada jest taka przyjemna, same korzyści. Nie.
Ja oglądam zdrady z bliska. Nie jest lekko, żadna zdrada nie jest lekka, łatwa i przyjemna. Ani dla tego, kto zdradza, ani dla tego, kto został zdradzony, ani dla ich dzieci, ani dla rodziców, rodziny, przyjaciół, znajomych. Potworny krąg rażenia jest. Nie ma bezbolesnej zdrady. Jest to potworny ból, tylko no, jakoś tak nie widzimy tego. Tworzy nam się fałszywy obraz atrakcyjności zdradzania się. Prawda? Tak więc na pierwszym miejscu mamy być do końca życia. Dla siebie. Drogie Panie, druga informacja jest bardzo ważna. Na drugim miejscu dzieci, nie na pierwszym. Ja wiem, że chłopy są trudne do lokaty uczuć. Ja wiem. Jesteśmy toporni, kanciaci, nieodpowiadający właściwie, niekumający. Ja to wszystko wiem. I to jest wasz trud. Macie się z nami męczyć do końca życia. Nas ustawiając na pierwszym miejscu wśród wszystkich swoich miłości. Bo jeżeli postawisz dziecko na pierwszym, to jest bardzo łatwe. Dziecko wchodzą uczucia jak w masło. Dziecko tak pięknie oddaje uczucia. Zawsze to malutkie. To tak można urobić, tak jak plastelinę. Nacieszyć się do bólu. Cieleśnie nacieszyć się tym dzieckiem. Jeżeli dziecko przestawisz na pierwsze miejsce, to krzywdzisz siebie, krzywdzisz męża i krzywdzisz dzieci. Dzieci stają się bardzo szybko się łapią w tym, że są najważniejsze, stają się tyranami domowymi. Pępkiem świata się stają. Wszystko im się za darmo należy. Biedne, skrzywdzone dzieci o wybaczonej optyce widzenia świata. Dzieci mają widzieć, że tata jest dla mamy ważniejszy niż one. Owszem, pan dziecko w pewnym momencie potrzebuje więcej troski, opieki, fizycznej siły, nawet to wszystko prawda. Ale nie ma być ważniejsze. Dlatego tym młodym tutaj paniom, które będą rodzić pierwsze dziecka, bo mają się, bo się pochylają nad kołyską pierwszego dziecka, namawiam karteczkę na ścianę dużą. Najważniejszą osobą na świecie dla mnie jest mąż. Dziecko jest tylko na wychowanie. Mąż jest na całe życie. I nad łóżeczkiem pierwszego dziecka rodzą się straszne teściowe, które tego dziecka potem nie chcą wypuścić, no bo to jest jej synek, najważniejszy mężczyzna jej życia. Lokata uczuć. Jej obca baba przychodzi zabrać, tak? Ja oddam. Naprawdę rozmawiam z obolałymi teściowymi, ale pani chciała, żeby w dniu ślubu dla syna pierwszą kobietą życia stała się żona. Nie, ona tego nie chciała. A mamy opuści mężczyzna, opuści człowiek, ojca i matkę połączyć z żoną, tak? Ona nie chciała. I czasem się zdarza, że mamusie odrywają dzieci, z powrotem odzyskują, prawda, od żon, od swoich wnuków, odrywają. Straszne rzeczy się dzieją. Mamusia, która przesadziła z uczuciami w dzieciach. Na pierwszym miejscu mąż, na drugim dzieci. Uwaga, wszystkie dzieci. Dotyczy to i kobiet, i mężczyzn oczywiście. Jeżeli mamy, nie wiem, dużą gromadkę dzieci, gdzie mówiliśmy o jakimś małżeństwie w Polsce, które ma 23 dzieci, tak? Jeżeli jedno z tych 23 dzieci poszłoby na manowce, to rodzice nie będą do końca szczęśliwi. Muszą mieć komplet. To nie to, że 22 jest na cudownych drogach. Muszą mieć komplet. Większa radość z jednego nawróconego niż z 99 sprawiedliwych. No mamy tą opowieść, przypowieść o owcy, tak? Zostawia 99, leci za jedną, musi ją odnaleźć, musi mieć komplet. Sprasza znajomych, cieszcie się, przyjaciół, odnalazłem owcę, która zaginęła. Dlaczego ojciec syna marnotrawnego otwiera ramiona i go przyjmuje bez słowa wyrzutu? Zwykle słyszymy taką ikonę.